Serdecznie witamy, Mosir Arena, Ruda Śląska, rozgrywki ligowe juniorów U18, rocznik 2001 i młodsi, jeszcze rozgrywki grupowe, już pomału dobiegają ku końcowi. Pogoń Ruda Śląska w strojach biało-niebieskich, gospodarze tego meczu, a zielono-czarni drużyna. Dobrze mówię, to jest zielony kolor, bo że jestem daltonista, bo to ani żółty, ani zielony. Ludo, nie umiem tego wypowiedzieć nawet. Wyrównane spotkanie, powiem Państwu, choć z przewagą gości z Katowic, 42-34. No i teraz ten zdrajca z Rudy Śląski, który opuścił Pogoń i pojechał się uczyć do SMS-u, ale cały czas Tomasz Krzemiński, zwany Szumim, jest zawodnikiem KS Pogoń Ruda Śląska. I prędzej czy później wróci na stare śmieci. Zależy, czy będzie miał czas, bo jak będzie chciał studiować w Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kto wie, albo na UWF-ie. To samo w Katowicach było, to samo. Trzymaliśmy się do przerwy, nie? Na remisie, a w drugiej połowie padli. Rotyński, 35 punktów dał strzelaniom. Nocuń też bardzo fajnie teraz ostatnio gra. No nie wyszedł ten... Time out. Podsłuchamy, co mówi pan trener Celiński. A nie przedstawiłem nasze sędziny Podkopińska z domu Kuzia Bogna. Ta pierwsza sprawa. A drugą nie znam na nazwisko, no trudno, ale Bogna awansuje i teraz już sędziuje żeńską ekstraklasę, czyli pierwszą ligę kobiet i pierwszą ligę mężczyzn. To już dziewczyna bardzo zrobiła ten progres sędziowski. Obiecała mi koszulki, że mi dorzuci jakie, zobaczymy. Zespół z Katowic prowadzi pan Litkowicz, który myśli o stworzeniu po raz kolejny projektu Basketmanii w Katowicach. Może mi się uda, będę uczestniczył w tym projekcie, byłoby fajnie. Witamy serdecznie kibiców. I no co siło jesteście. K! KS! KSP! Fajnie to jeszcze zrobić, ale... przechwyt. Mamy to, Orłowski. Procentowa sytuacja, ale synek się stresuje na widowni, i mama, i tata, i babcia, i ma co mu się dziwić. A, naprawił swój błąd. Jaka jest pozycja właśnie tutaj w tym urzędzie? Krzydło, trójeczka. To czemu nie jest na skrzydle teraz? To samo, do przerwy my się trzymali, a po przerwie my odpłynęli. Byłeś wtedy, nie? Ty się pana druga połowa przyjął wtedy. Dobra,
piętra włazić, teraz się będzie działo. Dobra, to na razie tyle, może końcówkę jeszcze sfilmuję. 53-34 dla Katowic. Wróćcie tam.